Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ponieważ na sali są same znakomitości, ze zdecydowanej większości absolwenci naszej uczelni, to nikogo nie będę wyróżniać i witać w pierwszej czy drugiej kolejności. Wszyscy Państwo jesteście naszymi drogimi gośćmi. Pamiętam, Panie Marszałku, Pan bardzo często przychodził w szarym streszu. I rzeczywiście tak było, Szanowni Państwo. Pamięć Pana Profesora, no dzisiaj będę podawał jako przykład takiej modelowej pamięci naukowca. Okres studiów to jest okres, który myślę każdy wspomina bardzo ciepło, niezależnie od tego, jak mu szło na studiach. Były różne chwile, dobre, były egzaminy, które czasem trzeba było powtórzyć. Tak groźniej wspominał zajęcia z panią profesor Szabat, ale dzisiaj już oceniam je z innej perspektywy. Dzisiaj patrzę na te emocje związane ze zdawaniem egzaminu trochę spokojniej. Również profesor Iwańczak dostarczył wielu wrażeń. Historia to bardzo pasjonujący przedmiot i tutaj uniwersytet ma wielu wspaniałych wykładowców. Cieszę się, że się dzisiaj rozwija i niedługo, mam nadzieję, będzie uniwersytetem klasycznym. Czasy studiowania na Wyższej Szkole Pedagogicznej, w dzisiejszym uniwersytecie, to chyba najpiękniejszy okres mojego życia. Jestem absolwentem z 1995 roku. Pierwszym absolwentem wydziału takiego bardzo ciekawego, czyli związanego z politologią. Świetni nauczyciele, spotkania z ambasadorami, z dyplomatami. Myślę, że to pozostawiło nam naprawdę sporo doświadczenia w przyszłej pracy, stąd bardzo wielu absolwentów dzisiaj piastuje ważne funkcje w województwie. Marszałek Adam Jarubas, także absolwent naszego uniwersytetu. Myślę, że to był świetny czas i bardzo dobra uczelnia.